kiedyś pierwszym stan tego obiektu był, stanowił stodołę, taką pewność, kształt stodoły. Tu, tak, taka, ale stodoła murowana. Miała tak, taki, w każdym razie taki obiekt, który że tak przedstawia obiekt gospodarczy. A był jakimś takim funkcjonuje chyba teatr. Jestem zaskoczony, jak zmienił się ten świat z racji tej, że tyle czasu nie chodziłem do kina. No i to jest w zasadzie, jestem coraz bardziej eliminowany z normalnego życia. Żona traci wzrok, straciła już go znacznie ponad 50%, oprócz tego i tego z powodem, że się przewraca, że łamie się i tak dalej. I także jest coraz to życie cięższe i mało ograniczenie są moje możliwości, na przykład do teatru pójść, do kina. Nie ma już od paru ładnych lat. Ostatni film, cośmy widzieli, to był, powiem panu zaraz, jak on się nazywał ten film. Tak? Kamerdyner. Kamerdyner, tak. Filmy są elementem ujawniającym sens życia, nie? Sens życia człowieka. Ile razy do tego kina poszedłem, każdy film zawierał ujawnianie ludzkich błędów. Po to stworzono nas różnych, żebyśmy tę różność konfrontowali i dochodzili do tego, co jest dobre. A gdyby pan był reżyserem, to o czym by pan zrobił film?